Czy lepiej mieć bardzo długie, czy bardzo krótkie nogi? Obejrzyj nowy filmik na kanale WooHoo o problemach zbyt długich albo zbyt krótkich nóg. Łatwo jest wnieść niską dziewczynę do domu. Lola, jesteś taka poręczna! A wysoka dziewczyna utyka w drzwiach. Te nogi to porządny bagaż. Nie przejdziemy. O, może bokiem? Od razu lepiej. Lekcja jogi. Dziewczyny jak zwykle wspólnie ćwiczą. To nirwana! Ale Joasia przekombinowała kolejną asanę. Usiadła bardzo blisko swojej psiapsi. A jej noga jest już na jej macie. Au, mój nos! Joasiu, trzymaj kończyny bliżej siebie. Twoja asana jest za blisko mojej szakry. Dziewczyny bawią się w skaczące żaby. Długonoga Joasia z łatwością przeskakuje przez Lolę. Ale dla niskiej Loli przeskoczenie przez Joasię to wielkie wyzwanie. Jest taka wysoka. Ale wejdę na ten Everest choćby nie wiem co. Muszę użyć mojej wiedzy ze wspinaczki. Im wyżej, tym zimniej. Nie widać stąd nawet słońca. To trzeci dzień mojej wyprawy na Mount Joannę. Moja samotna ekspedycja idzie powoli. Kończą się zapasy, a śnieg robi się coraz gęstszy. Nareszcie Lola zdobywa szczyt. Udało jej się wspiąć na szczyt góry. Gratulacje, zdobyłaś Everest! Tak, jestem czempionką. Hej! O nie, przede mną kolejna góra. Fajnie jest mieć wysoką przyjaciółkę. Możecie iść do kina i kupić tylko jeden bilet. Hej, zróbmy to znowu. Oto mój bilet. Tak, jestem dzisiaj sama. Masz 3 nogi? Hej, zdarza się najlepszym. Dobra, wchodź. Zadziałało! Lola, możesz wyjść spod spódnicy. Jesteśmy wolne, jak zwykle. Długie nogi nigdy nie mieszczą się w wannie. Ach, jak zwykle wystają. Muszę tak trzymać kolana. O rany, ale mi niewygodnie. A dziewczyny o krótszych nogach traktują kąpiel w wannie jak wyprawę na basen. Czepek, maska. 3, 2, 1, nurek. Wow, ale głęboko! Ile tu miejsca! Ćwiczmy dalej. Wysoka Joasia podrzuca sobie piłkę, a cały trening Loli to siedzenie na krześle. Lola, łap! Au! W oczach małej Loli ta piłka jest rozmiaru jakiejś planety. Uważaj, Joasiu, prawie mnie zabiłaś tą wielką piłką. Wybacz, malutka, nie chciałam. Ta piłka naprawdę nie jest aż taka duża. Ach, moje wymarzone trampki z czystego złota. Mój skarb. A co na tym jest? Brud? Niemożliwe. Wow, Joasia zapomniała trampka. Przymierzę go sobie. Ale w nim jest dużo miejsca. Więcej niż na Titanicu. Dalej, Lola, płyńmy w rejs. Joasia się przeliczyła i kupiła za krótką miniówkę. Spójrz. Szanująca się dziewczyna nie może tak wyjść z domu. To pasnie spódnica. Co mam zrobić? Pomogę ci. Pociągnijmy ją w dół. Przyciśnij, wciągnij brzuch, Joasiu. Dalej! Och, zaraz. Teraz możemy ją porządnie zapiąć. Spróbujmy wszystkiego. Moja zaufana piła nigdy mnie nie zawodzi. Już prawie. Nie, nie damy rady. Wybacz, Joasiu, próbowałam wszystkiego. Nic nie pomogło. Okej, a może ty ją przymierzysz? Na tobie na pewno będzie lepiej wyglądać. A to dziwne. Jaś, jesteś pewna, że to miniówka? Wygląda bardziej jak długa spódnica do ziemi. Lola ma sekretną technikę. Jej ulubione buty to wysokie obcasy. Oto ona, moja sekretna broń. Jak tylko je zakłada, maleńka Lola unosi się ponad ziemię jak statua wolności. Wow, więc tak wygląda mój pokój z lotu ptaka. Mamy tylko jeden problem. Lola ma lęk wysokości. Głęboki oddech. Muszę tylko powoli chodzić i zostać blisko ziemi. Do golenia krótkich nóg nie potrzeba dużo pianki. Tylko kropla i nogi są całe w pianie. Jakie to wygodne! I ogolenie krótkich nóg zajmuje tylko kilka minut. Długie nogi to inna sprawa. Na ogolenie każdej z nich trzeba zużyć pół puszki. A powierzchnia do ogolenia jest tak długa, że potrzebujesz wędki, żeby wszędzie dotrzeć. Niezły połów! Łatwo jest założyć długie nogi jedną na drugą. Wow, jak ona to robi! Też chcę tego spróbować. Ale jej krótkie nogi nie zaczepiają się nawet raz. No dalej. Może tak, albo tak. Co robisz, Lola? Nie twoja sprawa. Muszę poćwiczyć nogi. Trudno, zostanę przy zwykłym skrzyżowaniu nóg. Niektóre sztuczki nie są dla mnie. Joasiu, twoje różowe buty są piękne. Mogę je przymierzyć? Uwielbiam obcasy. Lola, znowu? Przecież wiesz, że to nie twój rozmiar. Okej, przymierz je, jeśli tak bardzo chcesz. Jak to się wiecznie dzieje? Klasyczne obcasy Joasi zamieniają się w śnieżne kozaki. Ale jak tylko Joasia je założy, znów są normalne. A kiedy ja biorę je do ręki, robią się ogromne. I co, Lolu, pasowały? Założyłam je aż na uda. Pasowały idealnie. Wiesz, że te buty powinny wyglądać trochę inaczej? Joasia ma rację. Powinnam je zdjąć. Lola, spójrz na moje nowe jeansowe shorty. Nie uważasz, że są za krótkie, prawda? Podkreślają moje długie nogi. Wyglądasz świetnie, kochana. Mogę je przymierzyć? Jesteś pewna? Chcesz założyć moje shorty? Wow. Okej, proszę. Krótkie nogi Loli zamieniają shorty w stylowe dżinsy. Nie widzę nawet swoich kolan. Zawsze się tak dzieje. Weź swoje shorty, gazelo. Żadnego podglądania. Joasiu, czego szukasz? Pomóc ci? Zgubiłam moje pończochy. Masz zapasową parę? Proszę, weź moje. Na mnie i tak są za długie. Jesteś pewna, że będą wystarczająco długie? Okej, dzięki, kochana. Co? To mają być pończochy? To praktycznie stópki. Hej, pończochy dopasowują się do nóg. Trudno, zostanę przy skarpetach. Jasiu, robi się tu gorąco. Otworzysz okno? Jasne. Wow, wiatr wieje tak mocno, że zwiewa Joasię. Fiuch, ledwo je zamknęłam. Jeśli nadal ci gorąco, sama je otwórz. Łatwizna. Ale mocny wiatr zupełnie zwala Lolę z nóg. Teraz zwiewają jak ten krzak. A nie mówiłam? Podobały ci się nasze pomysły dla niskich i wysokich koleżanek? Daj nam znać w komentarzach, czy kiedykolwiek przydarzyły ci się kłopoty z powodu długich nóg. Kochani, nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał, polajkujcie ten filmik i kliknijcie ikonę dzwonka. Nie przegapcie mega śmiesznych nowych lifehacków od WooHoo!